facebook.com/4. Zaglądajcie na nasz czwórkowy fanpage, tam pytamy was o to, co sądzicie o tańcach ludowych, a w naszym studiu cały czas są Kasia Jankowska i Ernest Szymański. Teraz ja muszę o to zapytać, bo na pewno często zdarzają się takie sytuacje, idziecie gdzieś na imprezę, poznajecie nowych ludzi, przedstawiacie się, no ja tańczę w zespole ludowym. Jakie są reakcje waszych rówieśników, nowo poznanych ludzi? Czy tak dziwią się troszeczkę, jakieś pojawiają się uśmiechy, czy za chwilę to wszystko wyjaśnicie i jest już okej, dobrze, rozumiem to. To jest fajna zajawka. Na początku, jak byłam młodsza jeszcze, to wszyscy tak jakby, no śmiali się z tego tak naprawdę, bo no taniec ludowy, teraz to jest w ogóle niemowne, teraz to taniec towarzyski, nowoczesny, ale tak naprawdę to jest serca, pasja i kiedy potem się mówi, że o, bo byłam gdzieś tam właśnie w Korei, czy gdzieś w Ekwadorze, że pokazywałam nasze tańce na scenach świata, to już w ogóle jest takie o... Takie ukłucie zazdrości, a my to tylko tańczymy o puchary, wygrywamy i to jest tak jakby inna bajka. Ale może też moda wróci na taki taniec za jakiś czas, bo przecież wspomniałaś o chustce na przykład, tak, z ludowym motywem, albo o torebce, na której też masz chyba jakieś kogutki, albo tak, inne tak, takie tak. rzeczy, więc może na taniec też za jakiś czas nadejdzie moda. Mam nadzieję. Czy tak naprawdę taniec ludowy wbrew pozorom jest... bardzo znany, bo tak naprawdę świadczy o tym nawet ilość zespołów, tak? O tym w mediach i w codziennej prasie się nie czyta, ale w samym Lublinie jest kilka dużych zespołów, które posiadają kilkaset członków, tancerzy i są zespoły mniejsze, tak? I tak naprawdę o tym się nie słyszy, o tym się nie mówi, a całe grupy, te zespoły są bardzo liczne. I młodzież, dzieci chętnie przychodzą i tych dzieci jest naprawdę dużo. Dobrze, to teraz musimy porozmawiać o waszych tańcach, ponieważ ja początkowo myślałem, że jeżeli zespół nazywa się Zespół Pieśni Tańca Lublin, to macie kilka przygotowanych numerów typowych lubelskich tańców, a okazuje się, że repertuar wasz jest bardzo szeroki i tańce z całego kraju właściwie macie opanowane do perfekcji. Tak, mamy... Od północy do południa, od wschodu na zachód mamy repertuar z całej Polski. Jest tego naprawdę bardzo dużo i nie tylko tańce nasze lubelskie, tylko staramy się pokazywać folklor z całej Polski, tak? Bo jeżeli jeździmy gdzieś na zagraniczne festiwale, to trudno pokazywać tylko jeden taniec, kiedy mamy jakieś takie długie koncerty. Chcemy pokazać przekrój całego folkloru z całej Polski, z całego naszego kraju i pokazać, że naprawdę warto oglądać, warto się tym interesować i mamy bardzo dużo różnych kostiumów również z każdego regionu. To o kostiumach na pewno jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo to mnie bardzo interesuje, ale czy macie jakieś tańce ulubione spośród tych wszystkich z różnych regionów? Myślę, że każdy ma swój ulubiony taniec, a jeżeli nawet go nie ma, to gdzieś tam podświadomie i tak chętnie go tańczy. My bardzo lubimy na przykład tańce, jeżeli oczywiście oprócz tego, że uwielbiamy tańce lubelskie, to jeżeli oczywiście. Chodzi... Oczywiście. Tak. To jeżeli chodzi o tańce z innych regionów, nasza grupa na przykład chętnie tańczy lachy sądeckie, bardzo chętnie tańczymy na przykład tańce rzeszowskie, tak? Czyli tańce takie, które są bardzo wesołe, żwawe, czasami nawet figlarne. Bo akurat te ja lubimy. Bardzo lubię Mazura jeszcze, ponieważ jest taki szybki i oddaje naszego ducha Polaków, moim zdaniem, i jest naprawdę energiczny, a jeszcze w choreografii, którą posiadamy, jest naprawdę, moim zdaniem, świetny. Ale podczas każdego występu rozumiem, że pokazujecie kilka tańców na zmianę, prawda? To nie jest tak, że pokazujecie tylko lubelskie albo tylko rzeszowskie, czy jakiekolwiek inne. Czy to oznacza, że za każdym razem trzeba też zmienić strój? Oczywiście, tak. Każdy taniec jest tańczony w innym kostiumie, więc wychodzimy na scenę, tańczymy jeden numer, schodzimy, już w międzyczasie za kulisami przebieram się do następnego i to nie są tylko dodatki, to są i spodnie, i koszula. U dziewcząt jest to i sukienka, i gorset, i dodatków, i to jest zmiana całego kostiumu. Czasami nawet i dziewczyny, jak jeżdżą na koncerty, mają ze sobą po 4 pary butów. Tak, a jeszcze mamy generalnie tak, że mamy 2 minuty, 3 minuty czasu, żeby się przebrać, więc bardzo mało. Strój, który waży nawet kilkanaście kilo. Tak. Kasia Jankowska i Ernest Szymański są w naszym studiu. Cały czas rozmawiamy o tańcach ludowych. Przed chwilą rozmawialiśmy o kostiumach, wiemy, że są bardzo ciężkie, ale zastanawiające jest to, czy wy za każdym razem musicie te kostiumy zabierać do domu, czy to jest specjalne miejsce, gdzie te kostiumy są przetrzymywane, to nie jest wasza własność, tylko je zakładacie na występ i one później tam zostają. Tak, mamy taką garderobę, mamy specjalne też panie, które się opiekują tą garderobą, mamy wielkie pomieszczenie, mnóstwo
rurek, na których wiszą stroje i to są stroje ułożone kompletami dla dziewczyn, dla chłopców i zabieramy je kompletami, czyli powiedzmy tańczymy 5 tańców, zabieramy 5 kostiumów ze sobą na koncert i 5 kostiumów wraca. Ale jak tak słucham o tych strojach, o tańcach, o muzyce i o całej tradycji, to myślę sobie, że wasza działalność w tym zespole wymaga od was dużej wiedzy. Czy wy się jakoś dokształcacie, jeżeli chodzi właśnie o znajomość tradycji, takich rzeczy poza tańcem, poza samą muzyką? To jest tak, że będąc w zespole od małego, ta wiedza jest jakoś tam tak naprawdę wpajana w międzyczasie, bo dziecko, które tańczy, ono wie, jaki to jest taniec, wie w zasadzie, co on oznacza, zna tradycję i tak naprawdę przez kolejne lata dzieci się uczą, tak? Potem na, że tak powiem, starość to gdzieś zostaje i faktycznie ta wiedza jest duża. Wiadomo, że osobiście każdy też po prostu lubi się dokształcać, lubi wzbogacać wiedzę, ale to wychodzi bardzo naturalnie tak naprawdę. Dobrze, to jeszcze na chwilę muszę wrócić do tych kostiumów i muszę ten temat podrążyć, bo to jest chyba strasznie niewygodne i bardzo nieprzyjemne w tych kostiumach. Tak sobie to wyobrażam, że one muszą takie być straszliwie gryzące. Czy tak jest? Czy źle sobie wyobrażam? Nie jest tak całkiem. Są krępują na pewno, ruchy i tak trochę... Są na pewno ciężkie. Są kostiumy, które ważą 14 kilo, tak? Łowicki, tak. Suknia łowicka, pasiak jest z prawdziwej wełny robiona i ona jest naprawdę bardzo ciężka, więc jak tańczę z Ernestem, też czasami jest problem, żeby mnie podnieść do góry. Ale one są odwzorowane jeden do jednego, tak jak się właśnie kiedyś je robiło i nosiło, czy są jakoś przetworzone na potrzeby sceny? Są jak najbardziej oryginalne, myślę, tak? Bo to są zespoły, które mają po prostu z takich cienkich tkań robione... prowizorki. Tak, żeby było po prostu wygodnie, lekko na scenie, a my tego nie mamy. My musimy hardkorowo podchodzić do tego. Ale czy do waszego zespołu, czy do tego wszystkiego, czym się zajmujecie, drapuje się w jakiś sposób nowoczesność? Czy, nie mówię, że na waszych spotkaniach, może wieczorem, czy później na przykład spotykacie się i próbujecie przetworzyć jakiś taniec, na przykład lachy sądeckie, żeby był bardziej nowoczesny. Czy staracie się coś zmienić? Czy jest w ogóle jakaś luka i możliwość, żeby coś w tym zmieniać, żeby to było bardziej nowoczesne? Szczerze mówiąc, ja tyle z tego, co pamiętam, że nawet jak jesteśmy na jakichś prywatkach czy imprezach, to my śpiewamy piosenki ludowe. My możemy sobie tam zmieniać słowa, czasami coś sobie podpowiadać, ale nie, ale my się staramy tak jakby, nie potrzeba nam wplatać nowoczesności. My tak jak jest w oryginale, tak bardzo chętnie lubimy śpiewać, to nie tylko podczas jazdy, na przykład, bo jak jeździmy autokarem na jakieś wyjazdy, podczas jazdy bardzo dużo śpiewamy, bo lubimy tak samo na jakiś, nie wiem, jak się spotykamy, to też zawsze jakby króluje ta kultura ludowa. A różnych wersji piosenek, tańców, układów, to nocy by zabrakło, żeby tak, wszystkie pokazać. Wasze najbliższe plany, jeżeli chodzi o wyjazdy, jeżeli chodzi o występy? Na pewno we wrześniu dostaliśmy zaproszenie znowu do Chin, bo już byliśmy w tamtym roku, na taki większy festiwal, bo jedziemy i do Szanghaju, i do stolicy Mandżurii, i ponownie do Pekinu, żeby się pokazać. To w takim razie trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Czy jest jakieś takie specjalne pozdrowienie w waszym środowisku? Taneczne. Mamy takie, ale to musielibyśmy pokazać. No to prądzik. Prądzik. No to my tego mówimy, prądzik w takim razie. Życzymy wam wszystkiego dobrego i bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Kasia Jankowska i Ernest Trzymański byli naszymi gośćmi, a my zapraszamy jeszcze na nasz profil facebook.com/4, dlatego że tam pytamy was też o tańce ludowe, o to, co o nich sądzicie i czy wam się podobają. Dziękujemy.